Witajcie, kochani. Nazywam się Archija Andromeda. Dzisiejsza sesja przynosi informacje o przebudzeniu coraz większej ilości ludzi, którzy są już świadomi swojej wewnętrznej potęgi, są gotowi na działania z poziomu swojej wewnętrznej mocy, gotowi do realizacji zadań, z jakimi przyszli na Ziemię. Sesja zawiera informacje, jak korzystać z dostępnych teraz energii aktywujących i wzmacniających ten proces i informuje o jakościach, które warto teraz wzmocnić lub obudzić w sobie. Zapraszam do słuchania też sercem i korzystania z informacji, jakie z Wami rezonują. Kochani, dziękuję z serca za wsparcie, dary serca dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia. Życzę Wam wszelkiego dobra w pełni obfitości finansowej. Kochani, dziękuję za Wasze komentarze, polubienia, udostępnienia i subskrypcje. Wasza aktywność, wzajemna życzliwość i życzenie sobie i nam wszystkim tego, co najlepsze, są działaniami z wysokowibracyjnych poziomów świadomości. Dziękuję, że tu jesteście. Gotowych na dobre zmiany i zainteresowanych indywidualną sesją telepatyczną pytania, uwolnienie, wzmocnienie, zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową archija.pl. Jest tam opis sesji. Link znajduje się pod nagraniem. Dedykuję tę sesję przejawieniu przez nas lekkości, pasji i radości. Z miłością i dla miłości. Zapraszam. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych, inspirujących, wspierających, służących najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. W odpowiedzi na tą intencję widzę powierzchnię Ziemi i olbrzymią intensywność energii, jakie są do naszej dyspozycji. Ta energia ma jakość dostrajania naszych ciał do wyższych częstotliwości, udoskonalania funkcjonowania ciała, aktywowania uśpionych potencjałów. Informacja jest taka, że choć intensywność energii jest bardzo duża, to od samego człowieka zależy, w jakim stopniu zechce z niej korzystać, w jakim stopniu ma w sobie gotowość na odczuwanie coraz większej wewnętrznej harmonii. To wygląda tak, że ten olbrzymi potencjał energetyczny czeka na wyrażenie przez człowieka woli odczuwania większej harmonii w swoim życiu, większej lekkości, większej swobody, większego dobrostanu. To jest każdego osobista decyzja, każdego osobisty wybór. Wskazówka jest taka, że kiedy człowiek pozwala sobie na decyzję odczuwania większej lekkości w swoim życiu w naturalny sposób, jego system energetyczny jest aktywowany do kolejnych udoskonaleń. Kolejna informacja dotyczy tego, że dostępne teraz częstotliwości dają możliwość, by przejawiać siebie z poziomu swojej wewnętrznej mocy. Przejawiać siebie jako wolną istotę, dokonującą wyborów najkorzystniejszych dla siebie. Istotę
świadomą swojej wartości, istotę świadomą odpowiedzialności za swój dobrostan. Ten czas jest wielką możliwością, by każdy człowiek otwarty na dobre zmiany w swoim życiu i gotowy na odpuszczenie tego, co już mu nie służy, taki człowiek, korzystając z aktualnych energii, ma możliwość niezwykle wzrastać w poczuciu swojej osobistej mocy. Widzę ten wzrost jako budzenie się w ludziach świadomości ich wewnętrznej potęgi, świadomości tego, że mają olbrzymi wpływ na swoje życie. Takich ludzi jest coraz więcej. To są ludzie, których nic nie zatrzyma w realizacji ich celów, w realizacji celów, które są szlachetne i służące dobru ich samych i społeczności, w której są. Ludzie, którzy harmonizują się zgodnie ze swoją wolą, z dostępną teraz energią, są też ludźmi, w których nie ma lęku lub prawie nie ma lęku. To są ludzie, na których nie mają wpływu jakiekolwiek próby zniewolenia, ograniczenia, umniejszenia ich samych. Tacy ludzie zupełnie nie rezonują z ograniczeniami. To są ludzie, którzy potrafią żyć ponad próbami ograniczania ich wolności. Widzę takich ludzi coraz więcej, w pełni gotowych do realizacji zadań, z jakimi przyszli na Ziemię, do realizacji swoich planów, w pełni gotowi, by kreować rzeczywistość, jakiej sobie życzą, by kreować świat wypełniony szlachetnymi wartościami, świat braterstwa, siostrzeństwa, troski, poczucia wspólnoty, świadomości, że ich dobro jest cenne dla innych i tego, że dobro innych jest cenne dla nich. To są ludzie, którzy w szybkim tempie będą dokonywać widocznych zmian. Zmian tego, co wymaga zmiany. Zmian tego, co jest przestarzałe. Zmian tego, co nie służyło dobru ludzi. Widzę ich jako nieustraszonych w swoich działaniach, wypełnionych wewnętrznym spokojem i wewnętrzną mocą. I dzięki tym jakościom są nie do zatrzymania. Kolejna informacja dotyczy tego, że to są ludzie, którzy widzą innych. Mają w sobie naturalny szacunek do życia innych, do losu innych. I mają w sobie intencję, by ich działania, to, co przejawiają, to, czym się dzielą, to, do czego inspirują, by wszelka ich aktywność służyła całej społeczności. Ci ludzie są już w swoich sercach w pełni gotowi na życie w wyższych częstotliwościach i mają w sobie wystarczająco odwagi, by to przejawiać. Mają w sobie pewność, która nie zważa na jakiekolwiek próby spowolnienia ich lub ograniczenia. Ja proszę teraz o wskazówki, jak najlepiej dla siebie korzystać z dostępnych teraz częstotliwości. Pierwsza informacja to wybór, podjęcie decyzji o zmianie, podjęcie decyzji o rozpoczęciu czegoś lub zakończeniu czegoś, by dać sobie możliwość rozpoczęcia nowego. Kolejna wskazówka to
zobaczenie siebie w pełni, to jest informacja o tym, by widzieć swoje jakości, widzieć swoje umiejętności, widzieć swoje talenty, widzieć to, co jest wyjątkowe, unikatowe. Informacja jest taka, że dostrzeżenie swoich wewnętrznych zasobów ułatwia dobre wybory, wskazuje kierunek dalszej drogi życiowej. Wskazuje tu również sfery życia, które wymagają zmiany, udoskonaleń. I kolejna wskazówka to odkrywanie w sobie odwagi. To jest taka informacja, że kiedy człowiek dostrzega swoje umiejętności, talenty, swoją wyjątkowość, jest to pora, by użył swojej odwagi do ich przejawienia, do dzielenia się tym, kim jest, swoimi możliwościami, swoimi umiejętnościami. I jest informacja, że ta odwaga jest w każdym. Odwaga wspierająca przejawianie tego, kim się jest. Przejawianie tego, czym człowiek chce się dzielić. Cokolwiek to jest. To są trzy najistotniejsze wskazówki, jak najdoskonalej korzystać z możliwości, jakie teraz są nam dostępne. Ja jeszcze spytam o jakości, które warto teraz przejawić, być może wzmocnić w sobie, być może obudzić w sobie. Jakości, które są wspierające dla dokonywania dobrych zmian. Odpowiedź jest taka. Lekkość, która oznacza umiejętność dostrzegania rozwiązań, umiejętność patrzenia na sprawy jako na możliwości. Druga jakość to pasja. Odkrywanie w sobie pasji do tego, co człowiek robi, co zamierza robić. Pasji w swoich działaniach, pasji w wyborach, pasji w przejawianiu siebie. I kolejna jakość to radość. Pozwolenie sobie na odczuwanie radości, odnajdywanie radości w swoich działaniach. Wybieranie działań, które sprawiają radość. Odczuwanie radości w sobie. To są jakości najbardziej cenne w tym czasie. Jakości, które warto odkryć w sobie i je przejawić. Pytam, czy są jeszcze jakieś informacje dotyczące tego tematu? Odpowiedź jest taka. Powtórzę. Jeśli tego słuchasz, jesteś takim człowiekiem, pozwól sobie zobaczyć się takim. Pozwól, by inni ciebie takim zobaczyli. To cała odpowiedź na to pytanie. I jeszcze jedna informacja na koniec. To jest informacja o tym, by troszczyć się o swoją przestrzeń i o to, by osobista przestrzeń nie była otwarta na lęki i niepokoje innych wokół. Widzę, że taka otwartość jest obciążająca dla osobistego systemu i jest niekorzystna. Otwartość na negatywność, otwartość na lęki z otoczenia. Wskazówka jest taka, by doskonalić troskę o swoją przestrzeń, by dbać o swoje poczucie wewnętrznej harmonii, o swój dobrostan.
to wszystkie informacje na teraz. Błogosławieństwa wszelkiego dobra dla Ciebie. Błogosławieństwa dobra dla wszystkich dobro czyniących. Kocham Cię, widzę Cię, wierzę w Ciebie.